Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Far Cry New Dawn. Dokładnie mówiąc, jest to trzeci gameplay i dzisiaj będę chciał wykonać misję o właśnie dla tej tutaj typiary. Ona nie jest chyba... Nie, to nie jest chyba spluwa do wynajęcia, bo tego typu misje... Za wykonanie tego typu misji to na przykład można było w Far Cry 5 odblokować spluwę do wynajęcia, czyli na przykład nią jest ta Carmina. A tę misję jak wykonam, to ja chyba pozyskam tamtą typiarę do tego swojego obozu, do Prosperity. Bo czekajcie, tutaj jest lista moich tych spluw do wynajęcia. Na razie mam tylko ją. I tu tak widzicie, w New Dawn mamy, możemy ich rozwijać. Im więcej oni zabiją, chyba tym jakieś umiejętności im się odblokują. No i kogo my tutaj mamy? O, Pastor Jerome, ten z Far Cry 5. Patrzcie, jak się postarzał. Tutaj jakiś gościu, taka typiara. Tutaj jakaś stara snajperka. O, proszę bardzo. No, oczywiście powraca tutaj Herc, czyli postać kultowa we Far Cryach. No i możemy jeszcze mieć dzika oraz takiego psa. Dobra, na razie ja mam tylko jedną spluwę do wynajęcia. Gdzie ta typiara jest? Gdzieś tutaj powinna być. Ogólnie to łuk sobie skrafciłem. W końcu. On trochę wygląda jak z Primala, bo to jest taki, wiecie, najsłabszy łuk, jaki może być. Dobra, więc skoro tutaj jestem, to ja sobie, słuchajcie, może sprawdzę, co my tutaj mamy. Może coś uda mi się tutaj fajnego znaleźć. Bo co to jest, jakiś schron czy coś? No dobra, tak czy inaczej coś znalazłem. O, jeszcze tutaj coś jest, dobra. Spadamy stąd. Ej, gdzie jest tamta typiara? Czekajcie. No gdzieś tutaj niby, dobra, muszę ją znaleźć. Serio, nie widzę jej tutaj nigdzie. Według mapy to powinna być dokładnie gdzieś... Gdzieś... O, właśnie tam, dobra. Minąłem ją trochę, ale zaraz... Już tutaj dotrę. Dobra, to zobaczmy, co ona dla mnie ma. Oh my god, my dude, I am in like the worst real life calm down that's ever graced the freaking planet right now. I grow these herbs, you know, herbs. Don't ask me what kind, it's the kind that work, okay, that kind. I trek around here with a field kit and it fell just over the lip of this weird pavement hole. It's got like a year's worth of homegrown stuff in there. That kit saved me from like 8 deficiencies and 4 infections in the past 6 months alone. I can recultivate this stuff, sure, but like, honestly, between you and me, my dude, that shit down there is my freaking lifeline. I won't last till the next harvest, next month without it. People die from like the dumbest shit these days. Get me my kit and I'll keep you and your people ticking. So you can die from violence like your God intended, instead of like stepping on a nail. To się rozgadała. Dobra, czyli z tej dziury, to jest silos atomowy, czy co? Trzeba wydostać ten zestaw polowy. Tutaj da się w ogóle wejść? Nie, nie da się, dobra. Okej, czyli zwiedzimy sobie chyba jakiś stary silos atomowy. Fajnie się zapowiada. Dobra, tylko to jest bardzo dobre pytanie, jak ja mam się tam dostać? Ja pierdziele, ja bym nie chciał tam spaść, czekajcie. Bo tutaj jest drabina, ale jest zablokowana przez tę skrzynkę. Dobra, chyba ja obawiam się, że chyba wiem, co muszę zrobić. 3, 2, 1. Jest, dobra. No nie! Aha, dobra, ja tutaj musiałem spaść. Myślałem, że ja coś źle zrobiłem. Dobra. No to skoro już tutaj jestem, to zobaczmy, co my tutaj mamy. Kurde, on się zaraz utopi. Szybko wypływaj, szybko, szybko. Kurde, to jest głębiej niż myślałem. Szybciej. Uff. Dobra. No to pozwiedzajmy sobie trochę. Już wcześniej wykonałem sobie poza odcinkiem taką jedną misję, też dla takiego gościa, którego musiałem tam do swojego obozu zgarnąć. No i powiem wam, że jakaś tak średnio była ciekawa, mam nadzieję, że ta będzie lepsza. Ogólnie to ciekawi mnie, czy ja tutaj w ogóle spotkam jakiegoś przeciwnika.
To tu może siedzieć w takim opuszczonym miejscu. Trochę tu strasznie. Dobra, już wiem co ja zrobiłem. Muszę tutaj podnieść poziom wody, żeby jakoś wypłynąć, ale ja się za późno skapnąłem, że trzeba spierniczać. A poziom wody się podnosi. No nie no, aż tak wysoko to on się chyba nie podniesie. Coś czuję, że... Ej, ale podnieś się jeszcze trochę, bo ja tutaj nie wejdę. O, dobra, jest już. Okej, co my tu mamy? Hey, now the water not rising is a problem. Needs to keep rising. You need to keep flooding the place. Take a look around. To są jakieś dzikie psy? Powiem wam, że te psy w tej grze to najczęściej nie są niestety takie milutkie, bo jak tylko mnie zauważą, to od razu rzucają się na mnie z zębami. Więc spróbuję... O, no właśnie. O, w dupę. Dobra, moment. No niestety, niezbyt to miłe były psiaki. Zdziczały przez tyle lat. O, fajnie, jeden punkt talentów zdobyłem. To zaraz sobie wykupię jedną umiejętność, którą chciałem wykupić. I też wykupiłem sobie możliwość otwierania sejfów, jak widzicie, w końcu. Mogę sobie ten cenny tytan pozyskiwać. No dobra, to co ja chciałem sobie... O, lornetkę chciałem kupić. To się przyda, jak ja w przyszłości będę planować... Czekajcie, jak ją włączyć. Co tam było, Y? Nie, to nie to. Moment, coś tu... No pod klawiszem Y jest niby lornetka, no to ja klikam, słuchajcie, i coś mi to nie działa. O, jest niby pod Y, a mam pod Z, no dobra. Przyda się, jak będę planować atak na jakiś tam posterunek w przyszłości. I będę chciał to zrobić na przykład po cichu. Dobra, o nie, teraz trzeba będzie trochę popływać. No... Wciskam ten shift, żeby płynąć szybko, ale i tak ten gościu strasznie jakoś powoli pływa. Dobra, cicho tam, bądź, nie pomagasz. Szybciej, szybciej, wynurzaj się! Jest! Ledwo, ledwo. No nie, znowu będę musiał tutaj zalać. Tylko, że jest problem. Jak tutaj uciec? Jak te drzwi rozwalić? Bo ja bym tędy jakoś uciekł. Dobra, zobaczymy co tutaj się... Ja to miałem rozwalić, czy co? Bo to mi się świeciło. Może tak, dobra. Co teraz? O, dobra. Te drzwi się rozwaliły. Dobra, zalewamy to wszystko w cholerę. Wszystko odkręcam. I spadamy czym prędzej. Ej, zaraz! To jeszcze nie wszystko pokręciłem? Co ominąłem? A dobra, jeszcze tutaj jest. To wszystko? No czego jeszcze nie odkręciłem? Tego? Czekajcie, coś mi tutaj... Coś ja chyba tutaj źle zrobiłem. No gdzie jest jeszcze jedno pokrętło?
Teraz jest zamknięte, teraz otwarte. Tu też jest otwarte. Tutaj też. Nie. A dobra, okej, okay, bo ja myślałem, że jak jest zamknięty, to w sensie, że on jest otwarty. A tu trzeba patrzeć, czy o, czy woda wycieka, czy też nie. Dobra, już. Już czaję. I jeszcze ten chyba. Jeszcze gdzieś jest? Przecież ze wszystkich tutaj już woda wycieka, wszystkie są otwarte. Dobra, słuchajcie, wykminiłem to w końcu, bo niektóre zawory trzeba było... zamknąć, żeby tak jakby tego ciśnienia nie odprowadzały, a inne trzeba było otworzyć. I ja bo tam były na tych rurach takie nalepki tak jakby, które to pokazywały, a ja nie zwróciłem kompletnie na nie uwagi. No płyń szybciej. Dobra. Czy mi się w końcu uda stąd wydostać, czy też nie? Jeszcze nie. Okej, dobra, jest coraz ciekawiej. Co ja tym razem muszę zrobić? Okej. Fajny sposób na otwieranie drzwi. Ale jeszcze niestety trochę daleko. Do wyjścia. No w sumie taka całkiem spoko misja, wiecie, nie jakieś tam idź i przynieś mi to lub tamto, w sensie no muszę przynieść tamto coś dla tej typiary, okej, okay, ale chodzi mi o to, no nie ma, że zwykła misja, gdzie byśmy sobie coś tam strzelali czy coś, tylko trzeba tutaj pogłówkować, jak się stąd wydostać, więc to akurat mi się podoba. No nie, kurde, znowu ten cholerny wąż. Wołon mnie stąd! Okej. Co to jest? Jakie to wytrzymałe? No wracaj tu. Co ty tu masz krokodyle? To jest jakiś... rosomak. To nader wytrzymały. Nie no, ale to dlatego, że mam bronię na pierwszym poziomie, a on był poziomu drugiego. Kurde, jakie to jest wielkie. Co ciekawe, tutaj skóry zwierząt. No nie, tu serio jest krokodyl, ja pierdzielę. Nawet nie wiedziałem, że tutaj występuje taki gatunek zwierzęcia w tym New Dawn, jak krokodyl. Ale go załatwił, jak uszczenę rozwalił. No i fajnie, mam skórę teraz krokodyla. A tutaj jest, może powiedzieć, że jest więcej niż jeden. To by było niefajne. Co ja mówiłem? Że teraz... w ogóle nie ma tutaj chyba pieniędzy, tak jakby. No bo wiecie, postapo, no to po cholerę niby one są potrzebne w takim świecie. Jest tak, że skóry jakichś tam zwierząt wymieniamy na materiały rzemieślnicze. No i trzeba stąd spadać. No i teraz jest pytanie, czy to wystarczy, żeby się wydostać, czy...
shield kit. Don't forget, okay? Please go get it. Spokojnie, dam sobie radę. I patrzę, że ta skrzynka, która mi tutaj blokowała tę drabinę, ona tam była na górze i w magiczny sposób nagle zniknęła. Podejrzane. Dobra, ale w końcu mi się uda stąd wydostać. Masz. Stop freezing my tits off in the wilderness. Oh, my sweet baby spunk. We got it back. Oh, this will make life so much easier. Now I can itch my bug bites and get them infected without dropping dead a month later. Thank you, for real. I've been meaning to, like, help people instead of collecting roots like a dirt hoarder and junk, so you mind if I run with you? I can set up my lab in your home camp garden or whatever, and I can help you boost your immune systems and get you feeling real good. A constitution and junk. I'll just set up my stuff there now, yeah? Yeah, I'm going now. Gonna settle in. Thanks again, my dude. No, czyli pozyskałem kolejną osobę do swojego obozu. No całkiem spoko ta misja była. Nie tak łatwo czasami było się wydostać. W sensie, jak był ten moment z tymi... Ej, czekajcie. O! Zrzut zaopatrzenia, idę sobie, jak w jakimś Battle Royale. Był ten moment, jak musiałem te zawory odkręcać, to ja tam nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale dobra, jakoś to ogarnąłem. Dziękuję bardzo. Raz już takie coś znalazłem, ale... No musiałem, żeby to zdobyć, to musiałem trochę powalczyć. A teraz proszę bardzo, nikogo tutaj nawet nie ma. Dopiero co, ten zrzut zleciał, to jeszcze nie zdążyli tutaj... Wrogowie po niego przyjechać, na całe szczęście. Dobra, jest tutaj coś jeszcze w okolicy do robienia, czy coś? Czy nie za bardzo? Tu jest jednak takie dosyć odosobnione miejsce. Ej, a zdobyłem za wykonanie tej misji jakiś talent, czy coś? Bo chciałbym sobie... Nie, nie zdobyłem. A chciałbym sobie tutaj odlokować kombinezon do szybowania, ale... Ale chyba mam spadochron, to zobaczymy, co się stanie. Dobra, jest chociaż spadochron. Ale ten kombinezon byłby fajny, bo tak to bym doleciał dosyć daleko. Ale coś tam chyba jest. Dobra, to czekajcie, sobie jeszcze tak na szybko skoczę. No, bardzo przydatne. Ale ten kombinezon to też trzeba będzie raczej szybko dosyć odblokować sobie. Jest tutaj coś czy nie? Myślałem, że tutaj będzie jakaś lokacja, gdzie byłoby cokolwiek. Jakieś surowce czy coś, ale tutaj patrzę, że niestety chyba nie. Nic tutaj nie ma. No ale przynajmniej są tutaj, słuchajcie, naprawdę bardzo czasami fajne widoki w tej grze. Tak jak właśnie ten tutaj. Okej, słuchajcie, więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.